No i witamy was. Co prawda nie było nas dwa tygodnie i to trochę sporo, nieplanowana przerwa, ale ze względu na moją chorobę, tutaj przeziębienie, to ciężko było się gdziekolwiek wybrać. Już praktycznie drzewa łysa, mamy przymrozki od 2-3 dni. No i niby grzybów nie ma, ale niespodziewany prawdziwek. Z tego, co tutaj mi pokazuje pogoda, to było minus 3 stopnie w nocy, więc patrzcie, jaki młody, fajny. Taki sobie tutaj rósł. No super. Takiego prawdziwka świeżutkiego się nie spodziewaliśmy. Zimny. Ale Ania tutaj sobie go obczyści. Chcielibyśmy wam razem z Anią pokazać, jak wygląda zbiór naszych grzybów po całym sezonie. Tutaj widzicie trzy słoiki, każdy ma z nich po 6,5 litra. No i większość z tych grzybów to są oczywiście prawdziwki. W tym środkowym słoiku mamy też trochę podgrzybków, no ale trochę też udało się zrobić słoiczków, niektóre na dosyć ostro, tak konkretnie ostro z pieprzem cayenne, niektóre na słodko. No i będziemy mieli zapas na zimę.